spostrzegawczy przez narożnik Joshua. No powinien teraz ten pojedynek nabrać się szczególnych rumieńców, bo Ruiz ma świadomość, że może zrobić to po raz drugi. Że Joshua do pewnego momentu, owszem, perfekcyjnie może realizować się plan taktyczny, ale jednak pojawia się w nim ten lęk, kiedy pięść Ruiza dochodzi do jego głowy. No proszę, teraz jest już jeden lewy prosty i natychmiastowy paraliż. Zmienia się oblicze tej rywalizacji. Zaczyna inicjować klincze. Joshua jakby sobie zdawał sprawę, że sędzia Pawon jest raczej jednym z tych arbitrów, którzy nie będą mieli nic przeciwko. Myślę, że nawet mógłby teraz Joshua odpuścić sobie tę dziewiątą rundę. On ma przewagę na kartach punktowych prawdopodobnie, więc jak przegra jedną rundę, a przegrał już ósmą, no to w dalszym ciągu jednak ten wynik będzie po jego stronie. To jest zresztą taki moment walki, kiedy zdarzały mu się kryzysy kondycyjne. Zobaczymy, czy rzeczywiście potrafi je przepracować i zamaskować w jakimś sensie, żeby też Ruiz nie zdał sobie z tego sprawy. No to jest teraz jawne w zasadzie unikanie walki przez Joshua. I takie punktowanie z dystansu ciosami prostymi. Ale przede wszystkim tutaj w tym momencie istotna jest ruchliwość Joshua. A to też jest inteligentna taktyka, bo zmusza do ruchu Ruiza, a wiemy, że przy tej masie to też nie jest coś, co Ruiz będzie chętnie robił. On też woli, żeby Joshua do niego przyszedł, żeby go nie musiał szukać. Była próba tej prawej kontry Joshua, czyli to, o czym mówiłem. No i widzimy, cios przestrzelony i natychmiast łapanie w pasy Ruiza. No, emocjonuje się tam Eddie Hearn, siedzący w pierwszym rzędzie, a więc promotor Joshua, bo on zdaje sobie sprawę, jakim magnesem jest Anthony Joshua i jaką tragedią dla niego byłaby druga porażka AJ-a. Podwójny lewy Ruiza. Trzy ciosy i ten lewy z dołu, który trafił jego w brodę, ale odpowiedział Ruiz prawym sierpowym. Zniósł to jednak dzielnie Joshua. I widać, że walczy z tym swoim instynktem Joshua, że normalnie chciałby pójść na tę ringową wojnę, ale wie, że nie może tego robić, że nie powinien tego robić, jeśli chce wygrać tę walkę. No zobaczymy, czy Ruizowi uda się zamienić ten ring w ulicę. Czy tutaj jeszcze rozgrzeje jakaś bójka w tym pojedynku? Wszystko jest absolutnie możliwe. Tylko że Ruiz ma ewidentnie problem z ruchliwością Joshua, że tam...